Szczepienia obowiązkowe czy przymusowe? Andrusiewicz wyjaśnia. Wojciech Andrusiewicz. Szczepienia będą obowiązkowe, a nie przymusowe. Szczepienia przeciw COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych będą obowiązkowe, a nie przymusowe. Obowiązek jest terminem ściśle prawnym. Nie ma w naszej formule prawnej przymusowego szczepienia, powiedział w środę w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak mówił, każdy pracownik w Polsce będzie upoważniony do bezpłatnego testu na COVID-19. Andrusiewicz był pytany w Polsat News o to, czy będzie to obowiązek, czy przymus i skąd wziął się termin 1 marca. Zacznijmy od terminu. Obowiązek jest terminem ściśle prawnym i nie ma w naszej formule szczepień przymusowego szczepienia. Są szczepienia obowiązkowe. Przymus polegałby na tym, że chodzilibyśmy, mówiąc kolokwialnie, od domu do domu i przymuszali ludzi do szczepień. Nie, jest obowiązek szczepień, który wiąże się z pewnymi prawnymi konsekwencjami, podkreślił. Pamiętajmy, że nawet te kraje, które wprowadzają już dzisiaj obowiązkowe szczepienia, na dziś komunikują o tym, że te szczepienia będą obowiązkowe. Musimy dać z wyprzedzeniem czas osobom, które będą objęte obowiązkowością szczepień, żeby 1 marca weszły do podmiotów medycznych, do wszelkiego rodzaju służb już jako osoby zaszczepione, dodał Andrusiewicz. Dopytywany, czy 1 marca to termin ostateczny obowiązkowych szczepień, odpowiedział, że mówimy raczej o 1 marca jako terminie ostatecznym dla służb medycznych. W przypadku służb mundurowych i nauczycieli ten termin ostateczny, który powinien jednak oscylować w okolicach 1 marca, jest obecnie ustalany na szczeblu ministerialnym z pozostałymi resortami odpowiedzialnymi za każdą z tych służb czy też za grono nauczycielskie, powiedział rzecznik MZ. Zapewnił, że wszystkie kwestie związane z obowiązkowością szczepienia będą podane w rozporządzeniu ministra zdrowia. Rzecznik MZ. Każdy pracownik będzie upoważniony do testu. Andrusiewicz pytany był w Polsat News o to, jaki jest pomysł na testowanie pracowników przez pracodawców. Tu myślimy o takiej formule, ale podkreślam, to się znajdzie w projekcie poselskim, że każdy pracownik w naszym kraju będzie upoważniony do bezpłatnego testu na COVID-19. W związku z tym pracodawca będzie mógł poprosić pracownika przed przystąpieniem do pracy o okazanie takiego testu, udokumentowanie, że jest osobą bezpieczną, może mieć kontakt z klientami czy też z pozostałymi osobami, powiedział Andrusiewicz. Oczywiście z takiego testu będzie mogło zwolnić szczepienie, zastrzegł Andrusiewicz.